A witajcie. Dzisiaj weekendowy, niedzielny w sumie test radia PMR Motorola T82. Zgadałem się z kolegą, on będzie akurat w Dąbrowie Górniczej, na górce Gołonóg. Ci co wiedzą, to wiedzą co to za miejsce. A ja postanowiłem przyjechać do miejscowości Łaziska Górne. Jest hałda. Jedna z największych hałd. Może nie najwyższa pod kątem wysokości nad poziomem morza, ale chyba najwyższa od jej podstawy. Już teraz dokładnie nie pamiętam wysokości. Na Wikipedii wszystkie informacje znajdziecie. To jest hałda skalny. Tak się ona nazywa. I generalnie nie powinno być żadnych przeszkód, żeby dolecieć do Dąbrowy, nawet na 500 mW. Mam ze sobą oczywiście radio krótkofalarskie. Może akurat ktoś będzie na pasmach. Może być jakaś sota. Zobaczymy. No jestem na szczycie. Czechów słychać. Na 2 metrach. Coś tam żują sobie szmatę. Przejrzystość jest kiepska. Daleko tu nie widać. Ledwo co widać zarys gór Beskidzkich. Ale generalnie widok z góry jest bardzo fajny. A często tu przychodzą spacerowicze, biegacze. Zimą tutaj na sankach do polotach nawet zjeżdżają. To jest niesamowita górka. To by nie się tu na sankach zjechać. Albo na jakimś dupolocie, albo na jakimś czymś po prostu. To są łaziska. Także jest spoko widok. A tam w oddali może zobaczycie niższą hałdę pomiędzy łaziskami a wyrami. Też tam kiedyś byłem, jechałem na rowerze. A nawet jak widać stosunkowo niska. W porównaniu do tej hałdy skalny to jest niziutka, można by powiedzieć. No ja cię odbieram. No taka 4-5 z lekkim szumem, a po to jeszcze raz raport? Tak, oczywiście słyszę się na 5. Są tu jeszcze jakieś inne stacje, które się odzywają, ale no zaskakująco dobrze słychać. Tak, naprawdę komfortowo od nim. Natomiast ja też tutaj chyba ze 3 łączności zrobiłem, czy 2, Pszczyna i Zabrze, ale to nie jest PMR, także to do testu się nie zalicza. No zobaczymy, czy ktoś się jeszcze ewentualnie odezwie. No powiem ci, myślę, że będzie bardziej wiało, ale generalnie jest spoko. O tyle fajnie, że jest słońce, także troszeczkę jest, że tak powiem, cieplej. No naprawdę, tutaj warunki odbioru są bardzo dobre. Jest troszeczkę stacji, ktoś się bawi jakimiś rewersitami i tak dalej, ale to zupełnie nie przeszkadza. Więc jak ta, to uważam, że rewelacja. A powiedz mi, jakie radio masz teraz przy sobie? Z jakiego rozmawiasz? Teraz dalej jest Motorola XT460. Motorola XT460. A teraz przełączam się. Teraz się przełączę na Huntera. Teraz Motorola Hunter. No powiem ci, że z Huntera troszeczkę lepiej. Ta modulacja jest taka cieplejsza, głośniejsza. I nawet sygnałowy bym powiedział lepsza, tak, może, no nie wiem, tak na tamtym dałbym ci powiedzmy 4,5 z jakimiś tam szumami, trzaskami, to no, tutaj na Hunterze dałbym ci pełną 5 tak naprawdę. Na testy, udane w 100%, wszystko fajnie, gdzieś tam w oddali, nie mam ze sobą lornetki, nie wziąłem się na to, żeby też nie miał przy sobie. No to po raz kolejny zaskoczony jestem Hunterem. Proszę break, bo ktoś tutaj chciał się dołączyć do rozmowy, proszę. A, chwilę się tu pokręcę, bo powiem ci, wiesz, to trochę wieje faktycznie, ale że tak powiem, no nie jest jakoś super zimno. Słońce trochę grzeje, prawie kompletnie, no bezchmurnie, kompletnie bezchmurnie tutaj jest, także chwilę się pokręcę, zobaczę co tam na 2 się dzieje i gdzieś tam będę zmykał do domu, over. No tutaj cały czas ktoś wchodzi na kanał, ale odebrałem wszystko. No pewnie masz tam tu przy sobie, może ci się uda jeszcze jakieś ciekawe łączności na 2 metrach zrobić, no bo tutaj próba się udała, więc jesteśmy tylko powoli do domu i do następnych testów w takim razie.
Halo turysta, z tej strony Tomek, Łaziska, Hałda Skalny. Tomek Łaziska, otwieram się, aczkolwiek teraz na trojeczkę porywa na trojeczkę. No, wiesz co, ja ciebie lepiej, na piątkę tak naprawdę. A tutaj przysłuchiwałem się, jak z drugim rozmawiałeś, tym kolegą. Coś tam się do mnie przebijał, ale nie wiem skąd, pojedyncze tam zdania mogłem zrozumieć. Natomiast ciebie odbieram o wiele lepiej niż to wcześniej. Znaczy o wiele lepiej. Na piątkę wszystko w porządku, over. Rozumiem, komunikaty. Wiesz co, to był kolega z Pogórze koło Skoczowa. Także to, że tam do ciebie dolatywał, to i tak dobrze, aż do Łazic do ciebie dolatywał. No, w tej chwili mam do ciebie trochę gorszą wystawę, ale